No już trzy zrobiłem, tak? Teraz powiem, jaka powinna być kolejność operacji. Tak jak mamy taki plaster podczepiony, odtrząchujemy pszczoły. I teraz tak, nie ma co próbować sekatorem, tylko od razu tym piłką jakąś taką poderżnąć, tyle ile trzeba tu poderżnąć. Dopiero wtedy z sekatorem, znaczy jak już podrżniemy, tak, to wtedy rzucami wycinamy tu węzę i dopiero wtedy z sekatorem kończymy i na końcu rzucami dopiero tniemy tutaj boki, czyli tu tniemy boki. Jeszcze raz trząchujemy pszczoły tym, tą piłką albo inną, obcinamy tutaj boki, nie obcinamy, tylko nadrzynamy, tak żeby się trzymały jeszcze. I tu z tej strony też nadrzynamy. Później tymi nożycami wycinamy tu boki i wtedy dopiero sekatorem obcinamy resztę ramki tu i tu i na końcu kończymy, ścinamy trójkąty. No to tyle, a ja ciągle jestem pod wrażeniem pszczół. Po prostu spokój, opanowanie. Ja nie wiem, jak tak dalej będzie, no to rewelacja. Jakieś dziwne historie krążą na temat dzikiej czarnej pszczoły. Ogodność nieprzeciętna. Pamiętam tam, jak przykładałem to, co się działo, tego dnia. Może to, że jak nie ma ramy, to się zwyczajnie nie gniecie. Tamte też już ostatnio robiłem przegląd bez rękawic. Przecież tamte latają, jak się podchodzi, to można dostać, ale da się bez. No a te to po prostu nie widać, nie skaczą nic, nie zlatują. Dym, podkurzacz wygasł, jest dobrze. Dobra, kończę.